Cześć, witam Was wszystkich w piątym odcinku Za życia 26 i zapraszam serdecznie do oglądania. Mam nadzieję, że się będzie podobało. Piąty odcinek, Krzysztof Cudowski. Po meczu z Ruchem. Ważna wygrana i co można by o tym powiedzieć więcej? Na pewno cieszy nas to zwycięstwo, tak, bo jest to zwycięstwo z wymagającym przeciwnikiem, jakim jest Ruch, który gdzieś tam w każdym sezonie jest w czubie tej czwartej ligi. Jest bardzo solidną drużyną. Też cieszy to pod tym względem, że jednak dwa poprzednie mecze z zespołami z górnej części tabeli, czyli z Grajewem i z Wasilkowem, zakończyły się remisem. Tutaj cieszy to, że udało się wygrać. Zagraliśmy dobre spotkanie. Niestety straciliśmy bramkę znowu, ale strzeliśmy tym razem 4 i wygraliśmy koniec końców. Czyli ofensywa w formie, tak naprawdę, no jedna bramka, myślę, że jest akceptowalna. To co było najlepsze w tym spotkaniu? Najlepsze wydaje mi się było to, że jednak przy stracie tej bramki na 2-1 nie cofnęliśmy się jakby, tak jak to miało miejsce ostatnio z Wasilkowem, tylko jednak poszliśmy po te kolejne dwie bramki, że ta bramka stracona nas nie zdeprymowała. No i tak szczerze mówiąc, Ruch jakoś nie stworzył sobie zbyt wielu sytuacji mega klarownych do strzelenia bramki i uważam, że naprawdę było to bardzo dobre spotkanie w naszym wykonaniu. Zdobyłeś bramkę. No taką stadiony świata. Naprawdę można było oglądać i oglądać. Najpiękniejsza w karierze? Wydaje mi się, że tak. Też ogólnie za często nie strzelam z dystansu, tak. Ale może po tym meczu to zmienię. Trzeba zacząć. Może trzeba zacząć. Na pewno wydaje mi się, że to jest najładniejsza bramka w mojej karierze i mam nadzieję, że będę więcej takich strzelał, tak? Ranga przeciwnika dodaje takiej pewnej magii temu golowi chyba. To tak. Inaczej wiadomo, strzeli zespołowi z tyłu tabeli, a inaczej strzeli dla drużyny z początku stawki. Na pewno to cieszy, tak. Był to ważny mecz z ciężkim przeciwnikiem, więc można powiedzieć, że ta bramka jakoś tak dodatkowo cieszy, nie? Nie zaczynasz zwykle w podstawowej 11, jednak jest Makuszewski, Zalewski. Czy to coś dla Ciebie zmienia? Bo chyba nie, strzelasz. Cieszę się z rywalizacji, jaką tutaj mamy. W życiu bym się nie spodziewał tak naprawdę, że w czwartej lidze podlaskiej będę miał do rywalizacji z przodu Kamila Zalewskiego czy Maćka Makuszewskiego, tak? Ale wiadomo, robię swoją robotę na treningach, staram się dawać argumenty trenerowi, żebym może wyszedł w pierwszym składzie, ale też zawsze jak wchodzę z ławki, to staram się dawać z siebie maksa, staram się pomóc zespołowi, wprowadzić taki właśnie powiew świeżości, tym, że jestem wypoczęty, że wchodzę i zawsze daję z siebie wszystko. Wiele już w tym sezonie bramek po wejściu z ławki. Takim jokerem jesteś dla trenera Pawła Cimuchowskiego. Jest to lepszy twój sezon niż ostatni? Ciężko mi się wydaje to określić, bo w zeszłym sezonie bodajże w rundę strzeliłem bramek 11. Na ten moment jest to bodajże chyba 5 bramek. Więc pod tym względem zobaczymy, jak to będzie na koniec rundy. Ale mówię, cieszę się bardzo z tego, jak to wygląda. Też wiadomo, no jak się nie wychodzi w podstawowym składzie, to jest to taka sportowa złość. Dlatego po wejściu staram się pokazać swoją wartość i pomóc zespołowi. Jesteś w Wigrach, swój drugi sezon. No ale wróćmy do początku. Jak stawiałeś te swoje pierwsze kroki na drodze piłkarskiej? Gdzie? Więc tak, na początku w wieku lat bodajże 7 trafiłem do Akademii Jagiellonii Białystok, gdzie przez 3 lata występowałem i później przeszedłem do Talentu Białystok i tam spędziłem dobre 6-7 lat. Tak, tam można powiedzieć, że gdzieś tam się nauczyłem wszystkiego,
praktycznie co, czego mi się udało nauczyć do tej pory. Później z talentu już jak skończyłem ten taki wiek juniorski i trzeba było pójść do seniorki, to no w talencie nie było drużyny seniorskiej, więc trafiłem do Hetmana Białystok w czwartej lidze podlaskiej. Później z Hetmana do Tura Bielsk Podlaski. No i później wyjechałem na półtorej roku tutaj z Podlasia. Grałem jeden sezon w Kutnie, później w Unii Janikowo, no i teraz jestem tutaj, tak. Dlaczego przeniosłeś się z Jagiellonii do Talentu Białystok? Tam bodajże, tak już dobrze nie pamiętam, ale była jakaś tak sytuacja, gdzie może troszkę jako dzieciak się, nie wiem, czy obraziłem na trenera, czy coś takiego, że pamiętam, że gdzieś było właśnie coś takiego, że po prostu wróciłem do domu, porozmawiałem z rodzicami i powiedziałem, że chcę zmienić to. To jaki był twój taki trener, którego wspominasz najlepiej? Trener, którego wspominam najlepiej. Wydaje mi się, że w talencie Białystok był to trener Piotr Matys, który no, szkolił mnie bardzo długo, też był napastnikiem, jak grał w piłkę i był bardzo dobrym napastnikiem. Często pokazywał nam swoją bramkę, którą tam strzelił bodajże w Lidze Mistrzów, jak grał w ŁKS-ie Łódź chyba, tam Fabianowi Bartezowi, legendarnemu bramkarzowi Francji. Więc naprawdę dużo się od niego nauczyłem i mogę śmiało go wskazać. Od dziecka grałeś na pozycji napastnika? Tak, gdzieś tam zawsze mnie ciągnęło do strzelania bramek, do grania z przodu. Wiadomo też, jak graliśmy na jakichś mniejszych boiskach z uwagi na mój wzrost, czasami zdarzało się, że grałem na obronie i ten, ale ogólnie zawsze gdzieś tam była to pozycja ofensywna. Taki twój był ulubiony klub w dzieciństwie? Miałeś taki jeden wymarzony, dla którego kibicowałeś? No, dziecko była to Barcelona, nie? Ja w piłce nożnej, że tak powiem, się zakochałem dzięki Leo Messiemu i dzięki Barcelonie tamtej za czasów Guardioli, kiedy to Guardiola był trenerem. No i Barcelona to był taki mój zawsze pierwszy wymarzony klub, a drugim był Manchester United, też tam za czasów Sir Alexa Fergusona, ale jednak zawsze na tym pierwszym miejscu była Barcelona. Złote czasy piłki, można tak powiedzieć, czyli Leo Messi, ulubiony piłkarz? Zdecydowanie tak, od małego go gdzieś tam podziwiałem. No to, co on z tą piłką wyrabiał, to co wyczyniał, to naprawdę było niesamowite. Na pewno skłoniło cię to do jeszcze takiej większej pracy na treningach. Wiadomo, jak ogląda się takiego zawodnika, jak się porusza, no to też wzbudzało w tobie pewne marzenia. Możesz powiedzieć, że zrobiłeś coś w kierunku, żeby je spełnić? No wiadomo, na pewno zawsze jak się oglądało tych najlepszych zawodników w telewizji, to później, czy to dostawało się od rodziców koszulki z ich nazwiskiem i się biegało po podwórku, się chciało być tacy jak oni, czy na treningach jakieś różne rzeczy powtarzało się, żeby się jakoś upodobnić do nich, żeby ich naśladować. Więc można powiedzieć, że zawsze gdzieś tak na treningu dążyło się do tych swoich idoli, tak? Za no, mało lata na pewno często na podwórku mówiło się: ja jestem Leo Messi, ja jestem Cristiano Ronaldo. Masz jakieś takie wspomnienia może z tamtych lat, gdzie byłeś w tych akademiach i może coś fajnego się przydarzyło? Może nie takie wspomnienie, które najbardziej i najprzyjemniej mi przychodzi do głowy, to może nie takie stricte za dzieciaka, ale pamiętam gdzieś tam w wieku końcówki gimnazjum, początków liceum, miałem możliwość trzykrotnie też dzięki trenerowi właśnie Matysowi wyjechać na testy do Włoch, bo byłem i w Bolonii, i w Spalferrarze, i w Hellas Weronie bodajże. I tam miałem okazję właśnie potrenować z naprawdę dobrymi zawodnikami, zobaczyć te takie akademie światowe od kuchni, że tak powiem. Niestety zostać się tam nie udało, jednak czegoś brakowało, ale naprawdę doświadczenie mega. Robi wrażenie z pewnością i na młodym zawodniku taka podróż do tak klasowych marek, no pewnie w głowie trochę zmieniła, też pokazała, że ten futbol jest na wyciągnięcie ręki. Jak jest teraz? Czujesz, że możesz jeszcze wejść ten poziom wyżej? No ja uważam, że nie ma rzeczy niemożliwych, tak? Też jest dużo historii, których czytałem, które są znane, gdzie zawodnicy nie tak stricte
stricte od małego gdzieś tam od razu się pchnął na te najwyższe poziomy, są takimi złotymi dzieckami, tylko też w późniejszych latach wypływają gdzieś tam na te szerokie wody. Więc czemu nie? No wystarczy trenować, dawać się wszystko, poprawiać się pod każdym względem. I jakby marzenia są po to, żeby je spełniać, tak? Jak najbardziej. Przechodziłeś do Wigier w okresie bardzo burzliwym dla historii tego klubu. Jak to wyglądało? Wiadomo, ja dołączyłem zimą, gdzie już tak też dużo chłopaków przychodziło. Nie był ten taki najbardziej burzliwy okres letni, tam jak chłopacy, czy Łukasz Trąbka, czy Radek Gulbierz opowiadali. Więc gdzieś tam zimą już wtedy razem ze mną przyszedł, czy Guzek właśnie, czy Kuba Płoszkiewicz. I początki gdzieś tam po tych takich transferach były, na pewno patrzyliśmy na to optymistycznie. Wierzyliśmy w to, że w zeszłym sezonie się uda awansować. Niestety parę potknięć, głównie na wyjazdach, zaważyło na tym, że się to nie udało w zeszłym sezonie. Ale teraz latem znowu przyszli kolejni zawodnicy. Bardzo dobrzy zawodnicy, z nazwiskami, z historią. Więc myślę, że no w tym sezonie cel, jakim jest awans postawiony przed nami, uda się zrealizować i będziemy się wspólnie z tego cieszyć. Trzecia część. Skład trzech czasów. Wiem, że na pewno Leo Messi się tam znajdzie. Na pewno, będzie główną gwiazdą. Jaka taktyka, formacja? Co pan trener Krzysztof Cudowski nam zaprezentuje? Więc tak, na formację bym postawił na 4-3-3. Zaczynając od tyłu w bramce. W bramce postawię na Neuera. Gdzieś tam bramkarz, który według mnie trochę zdefiniował tą pozycję. Też jego niesamowita gra nogami. Trochę też zmieniła patrzenie na pozycję bramkarza, że nie są tylko od bronienia, ale może być też od rozgrywania. Dalej. Od prawej strony, na prawej bym postawił na Daniego Alvesa. Super prawo obrońca, naprawdę zmiłł. Z wielką przyjemnością się na niego patrzyło, jak grał w Barcelonie. W środku obrony postawiłbym, dużo będzie zawodników z Barcelony, ale postawię na Puyola. Puyol, który był kapitanem właśnie w tamtych czasach, jak się zakochiwałem w tej Barcelonie, zawsze waleczny, może nie najwyższy, ale jednak tym charakterem dużo nadrabiał. Obok niego w środku obrony postawię na Vidicia z Manchesteru United, też z tamtych czasów za Sir Alexa Fergusona, który też był właśnie taki bardzo charakterny. Twarda gra. Tak, dokładnie. Tam walka to była na niesamowitym poziomie. A na lewej obronie... Na lewej obronie może większość kariery go naprawię, ale dajmy Filipa Lama. Na lewej też wydaje mi się, jak dobrze kojarzę, że na początku kariery też trochę tam na lewej obronie występował, więc postawmy na niego. Był bardzo dobrym zawodnikiem. W środku pola na pewno Xavi i Iniesta we dwójkę, bo dla mnie to był duet najlepszych środkowych pomocników w historii. Środek pola zdominowany. Tak. To, co oni we dwójkę robili, to było niesamowite. I przydałby się do nich jeszcze jakiś taki defensywny. To pójdźmy taką też starą szkołą charakteru Gennaro Gattuso. Jako defensywny pomocnik, który będzie tylko czyścił i będzie oddawał im piłkę, a oni już będą robili resztę. Dalej, na prawym skrzydle Leo Messi, główna gwiazda zespołu. Z opaską kapitańską? Z opaską kapitańską bym zostawił Puyola. Messi niech będzie tą gwiazdą. Niech czaruje tam właśnie na prawym skrzydle. Na lewym skrzydle dajmy Cristiano Ronaldo, bo uważam, że taki jego najlepszy moment, kiedy mi się przynajmniej go najprzyjemniej oglądało, to był właśnie grał jeszcze na skrzydle. Czy to końcówka Manchester United, czy początki w Realu, to gdzie był jeszcze skrzydłowym, to dajmy go na skrzydle. A na dziewiątce dajmy współcześnie Haalanda. Bo to, jakie on statystyki w zeszłym sezonie wykręcił, to, że wygrali Ligę Mistrzów, to uważam, że naprawdę wiele złotych piłek jeszcze wygrał. A propos złotej piłki dostanie na najbliższej gali? W tym roku wydaje mi się, że Haaland ma największą szansę. Jednak wygrał i Ligę Mistrzów i też, no mówię, te ilość bramek, które strzelił w pierwszym sezonie w Premier League, to wow, niesamowite to było, nie? Do następnego odcinka chciałbym nominować Mariusza Bucio,
który mam nadzieję, że jeśli tylko się nie zestresuje, to barwnie tutaj poopowiada dużo historii, bo lubi dużo mówić. Niektóre historie, które można powiedzieć w 30 sekund, opowiada w 10 minut, więc mam nadzieję, że będzie to dobry odcinek. Zatem dziękuję, dziękuję Wam za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i wyczekujcie kolejnych filmów na kanale. Dziękuję.